Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 44. odcinek Zarychty na solo, a jednocześnie drugi odcinek zapowiedzi sezonu 2018-19. Dzisiaj mamy kolejną drużynę z dywizji atlantyckiej. Idąc alfabetycznie, będą to Brooklyn Nets, czyli ten mniej medialny, mniej popularny drugi zespół z Nowego Jorku, ale chyba wreszcie ten zespół, który jest ciekawszy już w tej chwili do oglądania, bo zarówno Nets, jak i Knicks idą, mam nadzieję, wreszcie w dobrym kierunku, ale to Nets są już bliżsi tego, gdzie chcą być docelowo. Pierwsza rzecz, którą oczywiście oceniam, to jest trener. Kenny Atkinson ma przed sobą już trzeci sezon jako szkoleniowiec drużyny z Nowego Jorku. Jak dotąd w dwóch pierwszych wygrał łącznie 48 spotkań, przegrał 116, ale wiemy o tym też, że miał po prostu drużynę, która miała przegrywać, no bo to nie był zespół jak dotąd, który był nastawiony na wygrywanie. Teraz tak naprawdę w najbliższym sezonie okaże się, czy ta drużyna, która została zbudowana, jest odpowiednia do grania o playoffy, czy Ken Atkinson jest odpowiednim trenerem, który te playoffy może zapewnić, więc to jest gdzieś tam sprawa dla niego ważna. Atkinson ma za sobą kilka dobrych lat pracy jako asystent, chociażby w Atlanta Hawks. Jest trenerem, który już w tej chwili pokazał się jako człowiek, który bardzo dobrze współpracuje z nieznanymi graczami, bo kilku graczy pociągnął mocno do góry, takich, którzy byli skreślani w innych drużynach, jak chociażby Spencer Dinwiddie, jak chociażby Joe Harris. Odkurzył ponownie DeMarego Carrolla i mam wrażenie, że ma też pomysł na kilku zawodników, którzy w tej chwili są w tej drużynie z Brooklynu i będą mieli szansę w niektórych przypadkach swoją karierę uratować, być może nawet. Jeśli chodzi o ocenę Kenego Atkinsona, tak jak powiedziałem, jest dla mnie wciąż trochę zagadką. Mi się bardzo podobało to, jak grali Nets w ostatnich sezonach, natomiast to wciąż jest gdzieś zagadka, bo nie ma tej drużyny, nie ma tego produktu końcowego, przy którym Atkinsonowi zostałoby postawione jasne zadanie: awansuj z nimi do playoff. Więc wydaje mi się, że pod tym kątem jeszcze trochę trudno go oceniać. Natomiast ja, wystawiając ocenę, dałbym mu na trochę na zachętę taką solidną czwóreczkę, bo jest to trener, który, tak jak mówię, w poprzednich sezonach pokazał się z dobrej strony i mam wrażenie, że on może pójść śladami brata Browna, który, owszem, w Philadelphia 76ers przegrywał sezon za sezonem, ale nie miał zawodników do tego, żeby wygrywać. Natomiast jak ich dostał, to wtedy zaczęło się dużo, dużo lepsze granie, dużo lepsze wyniki i spodziewam się, że u Atkinsona będzie podobnie. Drugi segment, czyli gracze obwodowi. Tutaj mam dosyć szeroką kadrę rozpisaną. Zaczynamy oczywiście od tego, z którym są największe nadzieje łączone, z którym pożegnali się Los Angeles Lakers, żeby wziąć Lonzo Balla, czyli D'Angelo Russell. Russell ma za sobą sezon stracony ze względu na problemy z kontuzjami. Opuścił kilkadziesiąt spotkań z tego powodu. Teraz mam nadzieję, że wreszcie będzie zdrowy. W sumie gość ma wciąż tylko 22 lata, trzy sezony już NBA, więc mam nadzieję, że wreszcie wypali na tyle, na ile się od niego oczekuje i będzie tym liderem drużyny. Mam też nadzieję, że będzie trochę grał więcej razem z drużyną, bo często mam wrażenie, w poprzednim sezonie było tak, że zespół sobie, a Russell sobie. Jeżeli miał na to przyzwolenie od trenera, to ok, to cofam to, co powiedziałem, natomiast jeżeli nie, to mam wrażenie, że jeszcze trochę za krótki jest Russell, żeby być, przynajmniej w poprzednim sezonie był trochę za słaby, żeby być takim sobie sterem, okrętem i czym jeszcze tylko by chciał. Ok, dalsi zawodnicy grający na obwodzie. Spencer Dinwiddie, czyli ten zawodnik, którego już wspomniałem, mówiąc o Kenny Atkinsonie. Dinwiddie, który został skreślony w Detroit Pistons, a w drużynie z Nets rok w rok robi postępy i staje się coraz bardziej interesującym zawodnikiem. Już w poprzednim sezonie to on przejął rolę pierwszego gracza w miejsce kontuzjowanego D'Angelo Russella i to on prowadził głównie drużynę. Natomiast teraz będzie musiał grać obok Russella i mam wrażenie, że Dinwiddie sobie spokojnie z tym
zadaniem poradzi, bo już udowodnił raz i nie raz i nie dwa, że skreślany może być, ale sobie bardzo dobrze radzi, więc to może być ciekawa para na obwodzie. Natomiast graczem, na którego ja najbardziej liczę i który chciałbym, żeby dostawał duże minuty, to jest Caris LeVert. Gość, którego lubię już od samego początku, jak tylko trafił do drużyny z Nowego Jorku. To będzie dla niego już trzeci sezon i mam nadzieję, że wreszcie dostanie 25-30 minut bardzo gry, w której będzie też pod niego, która będzie też pod niego ustawiona, bo to jest gracz, na którego warto stawiać. Mam takie wewnętrzne odczucie, a on trochę mi się kojarzy z graniem w stylu lat 90. Może to jest gdzieś tam ten atut dla niego, że tym bardziej patrzę na niego pozytywnie. Dalej mamy gościa, który zarabia najwięcej z tych wszystkich graczy obwodowych, czyli Allen Crabbe. Zawodnik, którego Nets przepłacili, żeby wyciągnąć go z Blazers, co się w pierwszej chwili nie udało, no bo Blazers wyrównali ofertę, ale później Crabbe odszedł tak czy siak. Zadanie Crabbe'a jest proste. Wejść na boisko najczęściej z ławki rezerwowej i po prostu rzucać. To on ma być taką kolejną maszynką do zdobywania punktów i rozruszania ataku w tej drużynie. Więc on w obronie jest dosyć sporą dziurą. Kolejny gracz, który będzie miał bardzo podobną rolę, jest Joe Harris, który myślę też już zdecydowanie robi więcej niż się wielu spodziewało od tego zawodnika, ale też mam wrażenie, że gdyby trafił do innej drużyny, to jego rola by zdecydowanie zmalała, więc Joe Harris jest dla mnie trochę takim graczem. Jest, no bo musimy mieć iluś tam graczy w swojej kadrze, no to już jak ten Harris od kilku sezonów gra, no to nie gra dalej. Ale nie jest to dla mnie gracz, wokół którego Nets coś wielkiego osiągnął, chyba że będzie takim, nie wiem, Jaden Bichlerem z Chicago, czyli gościem na 8 do 10 minut i nic więcej. I ostatni gracz, którego mam przy obwodowych, to jest Shabazz Napier. Zawodnik, który miał bardzo dobre momenty w poprzednim sezonie w Portland Trail Blazers. Natomiast tutaj przy takim tłoku mam wrażenie, że sobie za bardzo nie pogra. Oczywiście życzę mu jak najlepiej, natomiast no, NBA go już trochę zweryfikowała i to nie jest zawodnik na pierwszą piątkę raczej. Chyba że coś się odwróci w najbliższym sezonie pod wodzą Kennego Atkinsona, natomiast nie byłbym co do tego taki pewny. Jeśli chodzi o łączną notę obwodu Brooklyn Nets, to będzie to trójeczka, z tego względu, że nie mamy tam graczy takich, przy których nie mamy żadnych znaków zapytania, tylko wiemy, że to jest gość, który zapewni zawsze jakość. Jest wielu graczy jeszcze wciąż na dorobku, wielu takich, którzy wciąż muszą coś udowodnić, żebyśmy w nich w pełni uwierzyli i właśnie dlatego będzie to tylko i wyłącznie trójeczka. Dalej, skrzydłowi. No tutaj mam wrażenie dosyć dużą dziurę, do której niedługo dojdziemy, ale zacznijmy od tego gościa, który dla mnie jest tutaj pewniakiem, czyli DeMarre Carroll. Zawodnik, który już będzie to dla niego 10 sezon w NBA, 32 lata, no, zarabia bardzo dużo, bo pamiętamy, to jest końcówka jeszcze jego kontraktu podpisanego z Toronto Raptors. Natomiast Carroll po przejściu do Nets w poprzednim sezonie pokazał się z bardzo solidnej strony. Oczywiście nie jest wart tych pieniędzy, które zarabia. Zresztą pieniądze, które są w NBA, to mam wrażenie, że niewielu graczy jest wartych tych pieniędzy, które zarabia, nawet tych maksymalnych kontraktów, super maksymalnych. No ale jest jak jest. Zresztą jeżeli słuchacie mnie od dosyć dawna, to wiecie, że mam podobne podejście do tego i ono się raczej nie zmienia. No ale wracając do Carrolla, to jest zawodnik średni, no nie oszukujmy się. Jest gościem, który w takiej drużynie jak Nets będzie jednym z liderów, natomiast nie zapewni im plus 10 zwycięstw tylko i wyłącznie dlatego, że jest w tej drużynie. Wobec czego no, teoretycznie lider tej formacji skrzydłowych, natomiast też nie jest kimś specjalnym. Większe nadzieje wiążę z drugim graczem, czyli Rondae Hollisem Jeffersonem. Zawodnikiem, który wchodził do NBA trochę z opinią kolejnego Michaela Kidd-Gilchrista, czyli umiem sporo w obronie, nie umiem nic albo prawie nic w ataku, nie mam rzutu i w ogóle. I bardzo mi się podoba, jak krok po kroku Hollis Jefferson się rozwija. Rzeczywiście z początku to była tylko defensywa, a teraz jest tego wszystkiego innego pozytywnego coraz więcej. Zaczyna oddawać rzuty z coraz większej odległości. Mam nadzieję, że wreszcie też dojdą trójki, bo to jest zawodnik, który obok Carisa LeVerta, mam wrażenie, może być takim dobrym zapalnikiem i takim gościem, który przerzuci ich przez tą górkę, do której się zbliżają.
No i dalej, tak jak wspomniałem, zaczyna się dziura, bo najpewniejszym graczem dalej w tej formacji jest Jared Dudley, czyli gość już 33-letni, który będzie miał za chwilę rozgrywał swój 12 sezon w NBA. No i już wiemy, że Dudley jest raczej po drugiej stronie górki, już tam zaczyna dochodzić już do doliny i zaraz będzie odchodził z NBA, mam takie wrażenie, już od 2 lat co najmniej. Ale jeszcze jest, tak, on będzie na pewno dobrym duchem szatni, ze swoim doświadczeniem będzie w stanie pomóc wielu młodym zawodnikom. No i jeżeli wróci mu skuteczność, to znowu będzie mógł rzucać na tych 40% trójki, czym będzie wywalczał sobie minuty. Bo oprócz niego to mamy 3 zawodników młodych, perspektywicznych, którzy mogą dostać swoich minut trochę w najbliższym sezonie, ale też nie przesadzałbym z hura optymizmem. Pierwszy jest Janan Musa, który miał bardzo dobre ostatnie mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata w barwach swojego kraju. On gra w barwach Bośni i Hercegowiny razem z Jusufem Nurkićem i Musa się pokazał z bardzo dobrej strony. Mam nadzieję, że też dostanie swoje minuty w Brooklyn na najbliższych rozgrywkach. Drugi z kolei, który pokazał się już z bardzo dobrej strony w preseason, to jest Rodion Kurucz, czyli mierzący 206 cm Łotysz. Kurucz pokazał się, tak jak powiedziałem, z bardzo dobrej strony i mam nadzieję, że on też dostanie swoje minuty, bo wygląda bardzo obiecująco. No i ostatni gracz to Trevon Graham, który będzie grał, trzeci swój sezon w NBA. Jak dotąd nie pokazał się niczym, nie wyróżnił się niczym specjalnym i mam wrażenie, że ciężko będzie mu nagle to zmienić. Więc tyle. I jeśli chodzi o ocenę, no to tutaj muszę niestety postawić 2 z plusem. To takie maksymalnie. Mam nadzieję, że z szansą na dużo więcej, ale na razie jest to tylko i wyłącznie tyle. Podkoszowi. No tutaj mamy 3 graczy. Po pierwsze gracz, wokół którego mam nadzieję Nets będą się budować w najbliższych latach. Jared Allen. Zawodnik, który już jako debiutant pokazał się z 2 świetnych rzeczy w NBA, z tego, czego się w tej chwili oczekuje od centrów, czyli od bronienia własnej obręczy i odrzucenia za 3 punkty. Więc będzie zawodnikiem, który jednocześnie pokaże się z jednej, jak i z drugiej strony parkietu. Jest młody, perspektywiczny bardzo, ma dopiero 20 lat, już sezon debiutancki za sobą i mam wrażenie, że to jest wreszcie taki center, którego Nets szukali. I będą na niego stawiać przez najbliższe lata. Jego zmiennikiem powinien być Ed Davis, który ma za sobą sezony w Portland Trail Blazers. No i jeśli chodzi o Davisa, to wszyscy wiemy, że to nie jest zawodnik, który zbawi swoją drużynę. To jest gość, który powalczy na tablicach z jednej i z drugiej strony parkietu i tak naprawdę tyle. Coś dobije, coś dorzuci, ale no nie jest wirtuozem, nie jest kimś, dla kogo się chodzi na mecze, ani dla którego się włącza w nocy te mecze. Trochę zjechał w stosunku do tych oczekiwań, jakie się miało do niego, jakie ja miałem, chociażby po jego początku w Toronto Raptors. No i ostatni gracz, swego czasu mój ulubiony do krytykowania, czyli Kenneth Farid. On też jest w tej drużynie, jeżeli gdzieś tam wam to umknęło, no to tak, Kenneth Farid jest zawodnikiem Brooklyn Nets i on będzie ich 3 podkoszowym. I raczej nie spodziewam się, żeby dużo grał, bo jest zawodnikiem zdecydowanie archaicznym już jak na obecne warunki koszykarskie, no bo jest 4, która nie rzuca za 3 punkty, dlatego go postawiłem do podkoszowych, a nie do skrzydłowych, bo on po prostu spoza pole 3 sekund raczej nie wychodzi. No i nie spodziewam się, żeby zagrał jakiekolwiek istotne minuty w tym sezonie, tym bardziej, że już wszyscy wiedzą, na co go stać i on się już raczej zwija, a nie rozwija w tej NBA. Jeśli chodzi o notę, to tutaj dałbym 3, może nawet 3 z plusem za ten potencjał Jared Allena, który on ma przed sobą. Natomiast no, nic więcej. Myślę, że tu Nets też muszą poszukać wzmocnień na kolejne sezony, w kolejne lato. No i ostatni element mojej zapowiedzi, czyli ofensywa i defensywa. No tutaj
Nie ma się co oszukiwać. Nets w poprzednim sezonie nie należeli do drużyn mocnych pod tym kątem. 21 atak i 25 obrona NBA. Natomiast grali szybko. Okupowali to dużą liczbą strat i okupili to też właśnie chociażby słabą obroną, bo chcąc grać szybko, musisz mieć bardzo dobry powrót do defensywy, a im się to nie udawało, przez co właśnie te problemy. No, tracili ponad 108 punktów na 100 posiadań. Tylko 5 drużyn było gorszych w całej NBA pod tym względem. Ale powiedzmy, w ten sposób, grając szybko, zdobywając dosyć dużo punktów mimo wszystko, bo sumarycznie tych punktów było dużo więcej dzięki tak dużemu tempu i tak dużej liczbie posiadań, no to może trochę przyciągnąć kibiców, takich bardziej niedzielnych, którzy patrzą, o, znowu 120, znowu 115 punktów rzuconych, no to fajnie, to przyjdziemy, przynajmniej zobaczymy dużo ciekawych akcji. I pod tym kątem to się rzeczywiście zgadza, natomiast to wcale nie sprawia, że drużyna wygrywa. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Brooklyn Nets. Także mamy za sobą już dwie zapowiedzi. Zapraszam dzisiaj na 20 na kolejną. Mam nadzieję, że przyjemnie się słuchało i do usłyszenia. Piotrek Zarychta.